Jak widzicie, trudno o bardziej odosobnione i puste miejsce niż Bikielotu HQ. Chichot losu taki, że po paru latach pracy w tak zwanym trybie home office, czyli w domu, wynająłem biuro i zalecili siedzenie w domu. Więc bardzo leniwie będę przeprowadzał sobie tu pomału cały sprzęt. Natomiast witajcie w pustym Big Yellow Food HQ. Żeby było śmieszniej jeszcze, działalność, którą tutaj prowadzę, polega na tym, że gromadzimy setki ludzi w jednym miejscu, więc trochę nam się plan na jakiś czas zesrał. Natomiast jak widzicie, warunki pracy będą tutaj idealne, ale to za jakiś czas zrobię wam na pewno office tour, czy jak to się tam nazywa. Na razie musi to wszystko poczekać, natomiast niedługo będę mógł was zaprosić tutaj do siedziby głównej, a jedyne co teraz można zrobić, to powiesić sobie dziesiątki zdobytych medali jako wystrój wnętrza na naszym zajebistym wieszaku. Tego czasu bardzo was serdecznie zapraszam na nasze eventy wirtualne. Najbliższy 28 marca w zamian za przełożone Mistrzostwa Świata w półmaratonie, wirtualne mistrzostwa. Linki oczywiście dam w opisie tego filmu. 4 i 5 kwietnia nasz humorystyczny event toaletowy papier run i aktywna majówka 1-3 maja. Tam wszędzie do zdobycia są medale do waszej kolekcji, więc wcale ta kwarantanna, chwilowa izolacja i przerwa w działalności nie spowoduje, że zmniejszą wam się ilości medali na waszych wieszakach, bo oczywiście za udział w tych eventach otrzymacie pamiątkowe medale, wystarczy się zapisać. Kiedyś muszę nagrać materiał opisujący historię każdego z tych medali, bo naprawdę wyciągając je jest co wspominać. Każdy medal to oczywiście osobna historia i mam nadzieję, że taki medal z biegu wirtualnego to także będzie dla was jakaś przygoda, którą możecie później opisać swoim znajomym, powspominać, że doczekaliśmy takich czasów jak zakaz biegów, nie tylko masowych, ale w ogóle wszelakich. Dlatego no warto taką pamiątkę sobie sprawić. Naprawdę taka kolekcja medali to jest mega zbiorowisko wspomnień. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak kiedyś wyglądały medale Runmagedonu. W 2014 roku. Moje medale już wiszą. To są medale tylko i wyłącznie zdobyte przeze mnie. Natomiast na tej ścianie zawisną te, które wyprodukowaliśmy i które wy macie w domu z kolei. A w tym wszystkim pozostaje mi tylko wam życzyć zdrówka. Uważajcie na siebie. Dostosujcie się naprawdę. Pokonajmy ten wirus kwarantanną jak najszybciej, żebyśmy mogli wrócić na ścieżki biegowe, na imprezy i dalej cieszyć się bieganiem, bo to jest najważniejsze teraz, jak najszybciej wrócić do normalności. A jedynym sposobem na to jest po prostu odosobnienie, ograniczenie ruchu i skupisk ludzkich. I tyle. Mam nadzieję, że następny materiał z tego miejsca będzie o wiele ciekawszy, więc koniecznie zasubskrybujcie kanał. Bo tak jak obiecaliśmy na Facebooku w jednym z postów, mamy zamiar, w zamian za to, że nic się nie dzieje, w realu pocisnąć troszeczkę internetowo i być z wami w całym kontakcie.